Kiedy komuś urodzi się dziecko, to mawiamy zazwyczaj najważniejsze, żeby było zdrowe. Kiedy dziecko podrośnie, poprzeczka idzie w górę. Ale co z tymi, którzy nie nadążają za tą poprzeczką? Właśnie dla osób niepełnosprawnych został przygotowany nowoczesny kompleks w Pruszczu Gdańskim. Teren byłej wozowni w samym centrum miasta przez lata straszył swoim wyglądem. Ten zabytkowy budynek powstał jeszcze w 1875 roku. Niestety do obecnych czasów przetrwał w tak tragicznym stanie, że jedynym dla niego ratunkiem było postawienie go od nowa, niczym Feniksa z popiołów. Od listopada 2009 kompleks w nowym wydaniu służy osobom niepełnosprawnym. Do tej pory mieściliśmy się w takich zastępczych lokalach, pod 5 adresami właściwie działaliśmy. Teraz wszystko się zmieniło na lepsze. W tak wyposażonym budynku aż chce się przebywać. Na przestrzeni wielu sal rehabilitacyjnych przebywa obecnie około 100 podopiecznych. Funkcjonują tutaj 3 placówki. Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy dla uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, środowiskowy dom samopomocowy dla młodzieży i dorosłych oraz warsztaty terapii zajęciowej dla osób dorosłych. Warsztaty terapii zajmują się przede wszystkim taką aktywnością poprzez pracę i skupiają osoby dorosłe z upośledzeniem umysłowym i kalectwami sprzężonymi w różnych stopniach. Takie warsztaty to szansa na lepsze życie. Podopieczni wykonują różne prace plastyczne. Najlepiej niech sami o tym się wypowiedzą. Robimy aniołki, na przykład z bambusa, potem akurat dzisiaj tkam jajko wielkanocne na włóczce. I różne takie przedmioty, motyle i teraz robimy właśnie aniołki i motyle. A co jeszcze w ogóle w pracowni robicie? Różne, lampy na przykład. To trudna jest taka praca w pracowni witrażowej? Trudna. Co ciekawe, na zajęciach niepełnosprawni uczą się otaczającego nas świata z pomocą wiadomości. Po co oglądacie te programy informacyjne? Żeby zdobyć jakieś różne informacje. A po co one by ci się przydały, te informacje? Do życia. Żebyś uświadomić sobie. W grudniu ubiegłego roku minęło 5 lat od założenia warsztatów terapii zajęciowej. Na tę okoliczność podopieczni przygotowywali się wyjątkowo. Jest w naszym kraju obyczaj, że w dzień... Była piękna wystawa prac właśnie z takim aniołem w tytule, przygotowana przez podopiecznych warsztatów terapii. Był też taki krótki film zrobiony przez tutaj naszego pana kierownika w takiej formie lip-dubu, więc śpiewali, prezentowali się, pokazywali swoje pracownie. Nie jest łatwo wyrównywać szanse, dlatego każdy wysiłek w tą stronę jest na wagę złota.